Tutaj na tym rysunku macie Państwo schemat skóry, budowę fizjologiczną skóry. Jak widać, ta struktura o wiele bardziej przypomina coś w rodzaju lasu, gąszczu tropikalnego niż jednorodną strukturę, którą wydaje nam się postrzegać z zewnątrz jako gładką, czasami przeciętą, krwawiącą. A tak naprawdę w głębi jest to złożona struktura, w której światło wnikając napotyka po pierwsze na wiele drobnych elementów, bardzo silnie się rozpraszając. Ale wcześniej, zaczynając od wejścia światła w skórę, po pierwsze padając światło na skórę, na powierzchnię skóry i granice ośrodków między skórą a powietrzem, światło się odbija od skóry. Odbicie jest bardzo silne, jest od 30 do 40% i to światło dla każdej terapii, fototerapii jest stracone, ponieważ ono biegłoby w powietrze. Lekarz pracujący z laserem pokrywa skórę żelem. Ten żel optyczny ma spełniać dwie funkcje. Po pierwsze, likwiduje odbicie od powierzchni skóry, czyli zwiększa ilość światła wnikającego w głąb skóry. Z drugiej strony jest dodatkową warstwą chłodzącą na skórę, chroniącą ją przed oparzeniem. Jeden z poprzednich materiałów poświęcony był fotoepilacji, a więc niszczeniu cebulek włosa, może to jest złe określenie, zatrzymywaniu odtwarzania się cebulek włosowych. Po to, żeby cebulka się nie otworzyła, wystarczy skoagulować tutaj te drobne komórki macierzy, od których zależy odtworzenie cebulki włosowej. Przegrzanie tych komórek powoduje, że włos przestaje się odtwarzać, cebulka zanika i mamy to, co było celem naszego działania, a więc usunięcie włosów z powierzchni skóry. Oczywiście w idealny sposób musimy to tak zrobić, żeby nie oparzyć warstwy naskórka, czy też skóry właściwej, a tylko doprowadzić do przegrzania te struktury komórkowe odpowiedzialne za odtwarzanie włosa. Kolejne problemy, które są widoczne z zewnątrz, problemy estetyczne, to powiększone te normalnie istniejące w skórze naczynia krwionośne, które powiększone są widoczne w postaci siateczki naczyń, tworzą naczyniaki płaskie, tworzą telangiektazję, są czerwonymi plamami na powierzchni skóry, z którymi chcemy się jak najszybciej rozstać. Używając światła o takim kolorze, który jest dobrze absorbowany w czerwonym barwniku krwi, w hemoglobinie, a więc światła zielonego, jesteśmy w stanie doprowadzić znowu do przegrzania krwi w tych naczyniach, jej koagulacji, zamknięciu krążenia i po pewnym czasie te naczynia powiększone zanikają. Zanika również plama, która widoczna była poprzednio. Inny rodzaj widocznych z zewnątrz na skórze plam to są plamy melaninowe powstające z zagęszczenia, ze zbyt dużej ilości melaniny w postaci takich brązowych kropek na skórze, które niestety przybywają z czasem i nazywane są to w ogóle efektem fotostarzenia. Im więcej opalenizny, tym więcej takich brązowych kropek. Te kropki również możemy niszczyć, używając światła odpowiedniej barwie silnie absorbowanej w kolorze brązowym, w melaninie. Jest to światło o kolorze żółto-pomarańczowym. Znowu musimy doprowadzić odpowiednią ilość tego światła, aby przegrzać komórki zawierające melaninę, doprowadzić do ich koagulacji, zaniku i usunięcia w ten sposób plamy. Używając światła o odpowiednim kolorze, dopasowanym do absorpcji chromoforów, a więc tych czynników, które mają szczególną zdolność absorbowania światła o wyróżnionym kolorze, to jest głównie melanina, brązowy barwnik zawarty w skórze i hemoglobina, lub też sztuczne barwniki wprowadzone na przykład przez robienie tatuażu, możemy doprowadzić do przegrzania komórek zawierających te barwniki i zaniku plamy, a więc uzyskania pozytywnego efektu estetycznego, na którym nam zależy. Urządzenia laserowe służą do leczenia bardzo wielu zmian, które występują na skórze. Są urządzenia, które likwidują niechciane owłosienie, mają bardzo dobre zastosowanie z punktu widzenia estetycznego. Są inne urządzenia laserowe do likwidowania zmian chorobowych związanych z naczyniami. Czy są to bardzo popularne, niechciane, ale tylko związane z defektami estetycznymi, tak zwane pajączki, popękane naczynka występujące zarówno na skórze twarzy, jak i na dekolcie,
wodzie i bardzo, bardzo często na kończynach dolnych, czy też zmiany absolutnie chorobowe, tak zwane naczyniaki, występujące nawet już u bardzo malutkich dzieci, które powodują bardzo duży dyskomfort w życiu. Jedne i drugie zmiany możemy leczyć za pomocą lasera naczyniowego. Zasada działania takiego urządzenia polega na tym, że emituje on długość fali, energię, która jest pochłaniana przez hemoglobinę, barwnik zawarty w naczyniu. Ta hemoglobina koaguluje. Naczynie się zapada, zasklepia, przestaje być widoczne, nie przepływa przez nie krew. Lasery naczyniowe służą właśnie do tego, żeby zmiany naczyniowe zniknęły, żeby były niewidoczne, żeby krew odparowała i nie było widoczna ta zmiana na skórze. Długość fali urządzenia, którą Państwu przedstawię, to jest 532 nanometry. Jest to końcówka urządzenia. Światłowód powoduje, że wiązka światła przechodzi, zostaje skupiona i następnie do końcówką dotyka się do powierzchni skóry, gdzie występują naczynka. Do trwałego usunięcia owłosienia na ciele używamy lasera diodowego. Laser ten działa w taki sposób, że oddziałuje na melaninę zawartą we włosie, a ta oddziałuje na mieszek włosowy i trwale go uszkadza. Laser w tej chwili w medycynie, w dermatologii estetycznej znalazł zastosowanie wszędzie tam, gdzie trzeba dotrzeć do wnętrza tkanek, zniszczyć pewne struktury wewnątrz skóry bez naruszania ciągłości skóry, bez zniszczenia samej skóry. I na tym polega tutaj finezja zastosowania lasera, który jest w stanie wyprodukować światło o odpowiednim kolorze, odpowiedniej intensywności. To światło przenika do struktur tkankowych leżących w głębi skóry, w głębi ciała i dopiero tam zamienia swoją energię na energię ciepła. Ciepło niszczy te struktury, w które celowaliśmy. Przed chwilą Państwo byli w gabinecie depilacji laserowej, gdzie wiązka lasera półprzewodnikowego, niestety zwanego powszechnie laserem diodowym w tej chwili, wnika w głąb skóry i niszczy subtelne struktury komórkowe odpowiedzialne za odtwarzanie cyklu włosa. Laser nie dostarcza tyle energii, żeby spalić ten włos, żeby spalić całą komórkę, całą cebulkę włosową. On po prostu zatrzymuje proces powtarzania. I w ten sposób po dwóch, trzech zabiegach uzyskujemy skórę, na której włosy się nie odtwarzają. O to nam chodzi, usuwamy owłosienie z tej powierzchni. Owłosienie możemy usuwać w takich okolicach jak na twarzy, wąsik, broda, oczywiście okolice szyi, także karku. Jeśli chodzi o tułów, brzuch, plecy u panów bardzo często, brodawki. Jeśli chodzi o dolną okolicę, to bikini, uda i podudzia. A także oczywiście pachy, co zdarza się najczęściej. Bardzo ważny jest element chłodzenia. Zabieg laserowy nie jest zabiegiem bolesnym pod warunkiem, że jest dobrze schłodzona powierzchnia skóry, bo oczywiście oprócz tej energii związanej z oddziaływaniem na hemoglobinę jest jeszcze bardzo duża energia termiczna, taka, która daje gorąco, poczucie parzenia na skórze. Im bardziej mamy ochłodzoną zarówno końcówkę, jak i powierzchnię skóry, tym zabieg dla pacjenta jest bardziej komfortowy, praktycznie niebolesny. W tym laserze VersaPulse końcówka jest specjalnie chłodzona oraz dodatkowo schładza się miejsca poddane zabiegowi zimnym żelem. To powoduje, że zabieg jest praktycznie niebolesny. Panie i rzadziej panowie bardzo chętnie decydują się na tego typu zabiegi, ponieważ te zmiany estetyczne na nogach są bardzo widoczne i bardzo przeszkadzają. Żeby uzyskać dobry efekt, potrzeba nieraz kilku zabiegów. Jest to związane z ilością tych naczyń oraz ich położeniem na skórku i skórze właściwej. Naczynia mogą być położone bardziej powierzchownie albo bardziej głęboko. Żeby zlikwidować i jedne, i drugie, musimy zrobić kilka zabiegów. Podczas jednego docieramy do naczyń położonych najbardziej powierzchownie i najbardziej wypełnionych hemoglobiną, te, które są najbardziej widoczne. Powtarzamy następnie zabieg między 4. a 6. tygodniem od poprzedniego i docieramy do naczyń położonych jeszcze głębiej. I oczywiście ilość zabiegów jest zdeterminowana stanem naczyń. Bardzo często zalecam pacjentkom wykonywanie przed takim zabiegiem badania Dopplera, który pokazuje, jaka jest drożność
układu żylnego. Co innego, jeżeli zmiany na nogach są związane tylko z zagadnieniem takiej estetyki skóry, a co innego, jeżeli mogą być związane z chorobą już żylną, z żylakami. Wtedy konieczna jest konsultacja chirurga naczyniowego i konieczne jest wykonanie badania dopplerowskiego, żeby wiarygodnie poinformować pacjenta o efekcie, to znaczy w przypadku żylaków i choroby żylakowej, tego typu zmiany będą się powtarzały, będą nawracały. W związku z czym pacjent w takim długim okresie czasu może być nieusatysfakcjonowany rezultatami. Jakie są przeciwwskazania do tego typu zabiegu? Takie jak do większości zabiegów laserowych, to znaczy bez znaczenia, jaka jest długość światła laserowego, tak organizm w sposób jednoznaczny reaguje na różne długości. To znaczy, jeżeli ktoś choruje na padaczkę, na jakieś choroby psychiatryczne, choroby neurologiczne, ma cukrzycę insulinozależną, przyjmuje leki antyalergiczne, to jego organizm na światło lasera, ale również na światło słoneczne, reaguje absolutnie bardziej reaktywnie, wzmożonie. I w wywiadzie przed każdym zabiegiem dopytujemy się właśnie o tego typu rzeczy. Oczywiście przeciwwskazaniem jest również choroba nowotworowa, jest stosowanie przed takim zabiegiem leków, które są fotouczulające. Są to leki z grupy niektórych antybiotyków, są to leki właśnie psychiatryczne, są to leki neurologiczne. U niektórych osób również bardzo długa podawanie hormonów. Również niektóre środki dietetyczne w postaci herbat, na przykład herbata z dziurawca, może spowodować wzmożoną reakcję, która polega na przebarwieniu skóry. Ponieważ jakie mogą być działania niepożądane? Są to właśnie przebarwienia i odbarwienia występujące na skórku. Tego się obawiamy, tego unikamy, dlatego zbieramy dokładny wywiad, czy nie ma czynników, które mogłyby spowodować powstanie takich powikłań. Oczywiście te powikłania są przemijające, trwają około 4 tygodni do kilku miesięcy i ustępują bez pozostawienia śladu. Niemniej jednak w przypadku wykonywania zabiegu laserowego z powodów estetycznych przez kilka miesięcy utrzymujące się odbarwienia czy przebarwienia skóry są dla pacjenta bardzo nieprzyjemne i nie akceptuje tego typu powikłania. Podobny ogromny obszar zastosowania, który Państwo widzieli, kiedy ta maszyna działała i emitowała silne takie zielone światło. To światło było potrzebne do zamknięcia naczyń krwionośnych leżących znowu wewnątrz skóry. To światło przechodziło nie niszcząc powierzchnię skóry, wnikało w głąb i oddawało swoją energię komórkom krwi zawierającym hemoglobinę, powodowały podgrzanie tych komórek, koagulację i zatrzymanie przepływu krwi w naczynkach. To wystarcza, że potem rozwinął się proces sorpcji, usuwania tych naczyń i mamy zamknięte tak zwane pajączki, mamy usunięte naczyniaki, nawet duże naczyniaki jamiste, mamy po prostu pozytywne zmiany kosmetyczne, na których nam zależało. Ale powtarzam, cały sens tego działania, cała finezja lasera, nie tylko lasera, bo są inne urządzenia wytwarzające światło o odpowiednim kolorze, polega na tym, że docieramy do wnętrza tkanek, do wnętrza ciała, nie naruszając jego ciągłości. Czyli marzenie chirurgów się ziściło, żeby wykonać operację wewnątrz ciała, nie naruszając niczego z zewnątrz. Problem jest innego rodzaju. Otóż jak Państwo widzieli, ten laser wytwarzał silne, bardzo, bardzo jaskrawe, zielone światło. Lasery wszystko mogą, ale generalnie każdy laser wytwarza jeden kolor światła. Są lasery wytwarzające silny strumień podczerwieni, światła zielonego czy światła czerwonego. Laser wiele potrafi, ale nie potrafi wygenerować różnych kolorów jednocześnie. To jest duży problem, bo powstała taka sytuacja, że w jednym gabinecie dermatologicznym potrzebujemy 2, 3 lub 4 lasery. Owłosienie usuwamy i u pań, które są brunetkami, i u pań blondynek. Jednakże zdecydowanie lepsze wyniki mogą odnotować panie, które są brunetkami, dlatego że laser działa na ciemne włosy. Im ciemniejszy włos, a jaśniejsza skóra, tym lepiej. Dlatego ważną sprawą jest, żeby panie przed zabiegiem się nie opalały, przynajmniej 4 tygodnie. Tak samo jest istotne jako przeciwwskazanie niezażywanie alkoholu przynajmniej na 1 dzień przed zabiegiem i w dniu zabiegu.
Oprócz tego należy pamiętać o tym, żeby nie zażywać ziół światłouczulających, na przykład dziurawiec, a także nie przyjmować doustnie bądź w żadnej innej postaci leków, które mogą być także światłouczulające. Na początek musimy zobaczyć, jaką okolicę mamy do zrobienia laserem. Przygotowujemy skórę, skracając przede wszystkim włosy, bo jest to podstawa. Przypominam, że zabiegu nie robimy przez włosy, tylko przy ogolonej zupełnie do zera skórze. Dla sprawdzenia, czy efekt golenia jest wystarczający, przemywamy okolice odpowiednim płynem dla skóry podrażnionej. Widzę jeszcze kilka miejsc, które potrzebują poprawki. W związku z tym dogalamy owłosienie. I za moment możemy zabierać się do zabiegu. Tymczasem proszę pacjentkę o założenie okularów. Sama również zakładam okulary ochronne, zupełnie niezbędne przy tym zabiegu. I uprzednio oczyszczonym, zdezynfekowanym laserem, a właściwie głowicą lasera, zaczynam zabieg polegający na tym, iż głowicę przykładamy do ciała pacjentki punkt za punktem. Ja pokażę Państwu głowicę. Jest to około 7 na 7 mm, taki kwadracik, którym należy, przykładając po kolei do ciała, po prostu usuwać po kolei owłosienie, a właściwie oddziaływać na skórę w celu usunięcia owłosienia. Zabieg przebiega w ten sposób. Pacjentka w czasie zabiegu może odczuwać lekki ból, ewentualnie ukłucia, no bo takie jest po prostu odczucie podczas zabiegu. Te kropeczki, które się pojawiły, są to spalone włoski, te, które są już pod skórą, jednakże jeszcze nie wyrosły ponad skórę. Jak wiadomo, skóra była ogolona, tak więc żaden włos nie mógł być na skórze. To jest reakcja na te włosy, które są już pod skórą. Za momencik powinniśmy zobaczyć lekkie wybrzuszenia, takie bąbeleczki wokół mieszków włosowych. A ja nadal będę prowadzić zabieg. Wszystko w porządku? Tak, ale trochę boli. Rozumiem. Czy zrobić przerwę? Zrobić przerwę. Dobrze. Bardzo proszę. Jako przeciwwskazania również wymieniamy antykoncepcję, intensywną kurację hormonalną, także ciążę i okres karmienia. Jak wiadomo, lasera również nie używamy w przypadku owłosienia u młodych ludzi, bardzo młodych i dzieci. Jeżeli miałbym mówić o rzeczach, które są najnowsze w zastosowaniach światła i skóry w działaniach dermatologicznych, to są bardzo intensywnie rozwijane prace w ciągu ostatnich 2-3 lat w zastosowaniu laserów i źródeł światła generujących w ultrafiolecie, w zakresie światła bardzo krótkofalowego, niewidocznego, które jest wykorzystywane do zwalczania efektów łuszczycy na skórze. W ten sposób chorzy na tę dosyć przykrą chorobę zyskują nowe narzędzie, szybko przynoszące im ulgę, odbudowujące normalny naskórek w obszarach zniszczonych przez łuszczycę.